zamknięta beta 0.50 w Stumble Guys. A więc widzowie, dokładnie tak, w dzisiejszym dniu dostaliśmy dostęp do nowej, totalnie nowej bety. Jak możecie tutaj zobaczyć, mamy tutaj wersję 0.50. I mogłoby się wydawać, że bardzo niedawno temu mieliśmy poprzednią betę, która wprowadziła naprawdę bardzo dużo zmian. I słuchajcie, dzisiaj pokażę wam wszystkie zmiany, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście wejdźmy sobie tutaj. I słuchajcie, wszystko polega na tym w dzisiejszym odcinku, że wy będziecie decydować, co będziemy robić jutro. Jeśli pod tym odcinkiem, no, zostawicie 1000 łapek w górę, a wierzę w was, to jutro odblokujemy wszystkie skiny z tego koła. Ale jeśli zostawicie 1500 łapek w górę, to nagramy walkę. Także widzowie, wy wybieracie co i przechodzimy już do bety. Także słuchajcie, ogółem wygląda to w ten sposób, że w becie mamy kilka nowych skinów. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Ale mamy też dwie mapy. Zaraz wam powiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Oczywiście mamy skórki, animacje, kroki i tak dalej. No i ja tą betę całą dostałem ze względu na to, że jestem partnerem Stumble Guys. Jeszcze swojego kodu nie mam, także widzowie, wpisujcie kody w ogóle, bo podobno tutaj, czekajcie, gdzie to będzie? W sklepie na samym końcu, prawda? A, tu akurat na becie nie ma. Wpisujcie kody chłopaków, którzy mają, czy tam dziewczyn, którzy mają to z Polski. No, mojego, naszego kodu z Evelą jeszcze nie ma, ale być może kiedyś dostaniemy. No, dostaniemy to, dostaniemy, nie dostaniemy to, nie dostaniemy. Ja i tak jestem wdzięczny, że dostaliśmy tutaj dostęp do tej bety. Słuchajcie, wszystko polega na tym, że mamy tutaj nowe koło. W tym nowym kole mamy parę tutaj skinów, jak możecie zobaczyć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ej, 5 skinów, czyli jeden coś specjalnego, 4 legendarne. I teraz po prostu sobie na nie wejdziemy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Wtedy, kiedy wy to oglądacie, jest 30 i pojutrze będziemy mieli karnet, więc bądźcie ciekawi, co będzie w karnecie. Jeśli tylko pojawi się wideo, na pewno nagram dla was odcinek, więc żeby tego nie pominąć, no to koniecznie zasubskrybujcie teraz kanał z dzwonkiem. Także tak się umawiamy, lecimy w ogóle po 400 tysięcy. I okej, okay, i jak możecie teraz zobaczyć, mamy tutaj nowe skiny. Nie wiem dlaczego, aha, bo to są wszystkie skiny, które mam odblokowane na becie. I słuchajcie, jeśli chodzi o betę, wygląda to w ten sposób, że tutaj na dole powinniśmy mieć zablokowane skiny, które weszły do gierki. Pierwszym zablokowanym skinem jest prawdopodobnie, to coś specjalnego sobie zaraz przejdziemy, ale jeśli chodzi o skinki, no to te wszystkie oczywiście mieliśmy te skiny. Ej, ten jest fajny, mi się ten mega podoba, to wszystko mieliśmy. Niektóre rzeczy jeszcze z tamtej bety nie powchodziły. Tu wygląda na to, że to wszystko... I tak sobie patrzę, one powinny być u samej góry. Ej, i są, dobra, czyli tak, 3 degaja mieliśmy, tego banana mieliśmy. I tutaj jest pierwszy skin. Nie wiem dlaczego, ale mamy tutaj czerwony królik, który już był bardzo podobny. Mi ten skinek tak szczerze jakoś nie do końca odpowiada, ale wygląda na to, że być może do gry powróci ten tryb ze zbieraniem, tam mieliśmy marchewki, czy coś zbieraliśmy, już nie pamiętam co to było, ale mieliśmy ten tryb do zbierania, no i tak ten skinek wygląda. To jest pierwszy skinek, mamy tutaj kolejnego znowu królika, kapitana. I słuchajcie, dlaczego kapitan? Dlatego, że mamy nową, totalnie nową mapę, ale oglądajcie po prostu ten odcinek do samego końca. Mamy tutaj królika, królik numer 3, który wygląda w ten sposób. Ej, w ogóle co to za królik? Trochę śmieszny, przyznajcie, trochę jest śmieszny ten królik. I królik najlepszy, królik przetykacz. Przetykacz, królik przetykacz. Albo może to jest dzwonek? Może to jest dzwonek, ale to chyba nie jest dzwonek. To jest taki dzwonek, wiecie, do przetykania. Tak na to wygląda, więc mamy raz, dwa, trzy i cztery skiny. Oczywiście te skiny, czy można kolorować? Dobrze by to było jeszcze sprawdzić. Wejdźmy sobie tutaj jeszcze raz w legendarne. Wejdźmy sobie tutaj w ten sposób. Czekajcie, ej, zgubiłem to. Dobra, powinniśmy mieć to tutaj. Dobra, aha, bo ja to mam zablokowane, więc tego nie sprawdzimy. Mamy oczywiście jakieś nowe emotki. Nie wiem, które to będą, ale być może to jest jedna z tych emotek. Nie wiem. A nie, nie, bo ja tą emotkę mam odblokowaną. Być może to są te... To powinni tutaj napisać, która jest nowa. W sensie... Gdzieś tam jest to napisane, ale ja tak, no nie wiem, któraś z tych, widzę po prostu któraś z tych emotki. Jeśli chodzi jeszcze o animacje, to też mamy jakieś nowe animacje, być może to są któreś z tych, jakieś tutaj pajacyki, to jest w ogóle taniec C, okej. Okay. No i mamy nowe kroki, no kroki powinniśmy tutaj rozpoznać, być może to będą kroki. Nie wiem, czy one były. Widzowie, napiszcie wy w komentarzach, tych kroków nie ma dużo, ale być może któryś z tych. Także tu pod moją kamerką widzicie te kroki. Także widzowie, to by było na tyle. I teraz tak, to nie jest wszystko oczywiście, ponieważ przechodzimy sobie teraz do sklepu.
sklepie oczywiście mamy koło, jeśli chodzi tutaj o te pakiety, nie pakiety. Zakręćmy za darmo. Ej, a jakbym tutaj specjalnego skina wydrobił, to by była potęga. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. I w ogóle... Aha, ja jeszcze coś specjalnego nie pokazałem. Dobra, widzowie, sorry. No, trafiłem tutaj, no, sami widzicie co. I jeszcze mamy tutaj... A, to nie będzie tutaj, to będzie tutaj i to będzie tutaj. W coś specjalnego. Mamy jeszcze jednego królika i jest to królik diamentowy. Czy wam się podoba? Widzowie, czy wam się podoba? Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ten diamentowy królik. Mógłby być lepiej wykonany, to na pewno, ale no moim zdaniem mimo wszystko jest okej. Fajny królik, coś specjalnego. Jeśli chodzi o specjalne skiny, zobaczcie ile ich jest. Ich robi się naprawdę coraz więcej, ale mimo wszystko to dobrze. Wejdźmy sobie teraz tu. Jak widzicie, mamy tutaj nowe koło ograniczone i mamy tutaj, o właśnie, tu będziemy mieli, mamy fireworksy. Ej, to te fireworksy trzeba sprawdzić i tu mamy flagi. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery i mamy fireworksy. Czekajcie, wejdźmy sobie jeszcze tutaj fireworksy. Czekajcie, gdzie to będzie? Dostosuj i to powinno być w animacjach. Czy to będzie gdzieś tutaj, bo tu mamy jakieś... Dobra, ej, to jest... Ej, XD, to jest fajne, to mi się podoba. No sami, ej, przyznajcie, mega fajnie to wygląda. Naprawdę mega fajnie to wygląda. I jeszcze te kroki, gdzie te kroki tutaj będą? Czekajcie, bo to były flagi, kroki. Ej, nie widzę tych kroków, nie widzę tych flag. To będą chyba te kroki, tak mi się wydaje. Jedne, drugie, trzecie i czwarte. Tak mi się wydaje, że to są te wszystkie kroki, także tak wyglądają kroki. No i co widzowie, przechodzimy do kolejnej rzeczy, jakimi są mapy. Także wchodzimy sobie w grę niestandardową. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj już pierwszą mapkę wybraną, ale widzowie, ogólnie mamy jakieś sychy, arygs, sharks, rekiny. To moim zdaniem może być totalny, jakby to powiedzieć, game changer, tak się chyba to mówi. I mamy jeszcze jedną rzecz, ale to sobie weźmiemy tak, czekajcie, to sobie weźmiemy na mapę ostatnią, jeśli chodzi o sharksy, więc oglądajcie do końca. Damy sobie tutaj, bo mamy jeszcze jedną mapę, mamy mapę, już wam pokazuję, która to będzie, Elimination Base. To jest chyba to. To sobie damy jako drugie i jako pierwsze też damy to Elimination, dlatego że ja nie wiem, widzę, o co tutaj chodzi, a to wygląda fajnie, więc mamy dwie nowe mapy, jedna, zaraz zobaczycie jak wygląda, i ta ostatnia, na ostatnią rundę jest kozacka, ale zanim jeszcze to, widzowie, coś najważniejszego, wchodzimy sobie tutaj do sklepu i klikamy raz za darmo. Jedno kręcenie i jutro odblokujemy wszystkie te skiny, zagramy nimi, tylko widzowie, łapki w górę koniecznie zaznaczajcie. No i zobaczmy, co trafimy. Ej, coś specjalnego trafię? No nie, no prawie coś specjalnego. Dobra, wyposażmy sobie go, żeby nie zagrać z tym nowym skinkiem i teraz wchodzimy właśnie w grupę i słuchajcie, gramy grę niestandardową. Proszę bardzo, 3, 2, 1, go. I mamy dwie totalnie nowe mapy. Jedna mapa, ja wam teraz tak jeszcze opowiem, jedna mapa jest przerobiona z tych nerfów, ale ma ona polegać na jakichś innych zasadach. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale ostatnia mapka jest po prostu cud miód, więc ja już nie raz ją zagrałem. I dobra, mamy losowanie mapki, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Ja sobie zescreenuję. I mamy totalnie inną bazę, w sensie ona wygląda tak samo, ale podobno jest wszystko inaczej. Ej, mamy po lewej stronie kto ile, co to jest? Ej, czekajcie, dobra, tutaj już się klepią, ty, ja też dostaję, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ej, dobrze by tych gości tutaj było wykończyć, dobra, i mój, dobra, tak. Ej, to jest kto będzie miał więcej fragów, to jest kto będzie miał więcej fragów, o nie. Ej, to jest dobre, mamy dwa fragi, zobaczcie, mamy dwa fragi, eliminujemy i kto będzie miał najwięcej fragów, ten wygrywa. W sensie, no, wygrywa, wiecie o co mi chodzi. Okej, okay, dobra. Wow, dobra, trafmy jeszcze tego. Jeszcze. Nie wiem, czy oni mi nie zabrali. I to będzie wyglądało w ten sposób, że trwa to 200 sekund, jak widzicie. Ja mam miejsce numer 3. Ej, no i to jest kozak, widzę. To jest po prostu kozacka sprawa. Oni wszyscy strzelają do siebie, bo jest strasznie dużo ludzi. Dobra, strzelamy. W ogóle tutaj ktoś do mnie strzela. Mamy 4 fragi. Jak te boty mają więcej fragów niż ja? Co jest grane? Jak to się dzieje? Dobra, 5 fragów i teraz celujemy do tego.
I teraz celujemy do tego. Dobra, mamy 5. Dobra, mamy 6, żeby tutaj nie odpaść. Zaraz popatrzymy, czy tu są jakieś inne bronie, czy tu jak to będzie wyglądać. Dobra, mamy 7 fragów i mamy bardzo mało życia, bardzo mało życia. Aj, oj, chyba zginąłem. Okej, jest dobrze. I tutaj sobie gościu, ty, Shark. Shark, bo on tutaj tematycznie, ten Shark, dobra. Okej, i raz, i dwa, dobra, 8 fragów. Czyli tak to widzę wygląda. Zaraz zobaczymy jeszcze na te inne rzeczy. Czyli kto, inaczej, czyli to jest tak jak ze zbieraniem monet po prostu. O, weźmy to. I co to będzie? Dobra, aha, to bije po 13? Po ile to bije? Ty, czekaj, po ile ty bije? Ej, gościu. 13? Dobra, weźmy jeszcze raz. Aha, to mi ktoś zabra. Nie, więcej to bije. 13. Dobra, z bliska to bije dużo. Okej, już wszystko rozumiem. Weźmy tego gościa tutaj. Po 15 to bije. Aha, ten podstawowy. Z bliska po tyle samo. I słuchajcie, tutaj jest totalnie inna sprawa, bo kile się liczą. Kile się liczą, nic nie liczy się innego, tylko i wyłącznie kile. Czyli możecie sobie ginąć ile razy chcecie, dobra? Ej, ale te boty są celne. To jest XD, totalnie XD. Chodź tu. Dobra, jesteś mój, mamy 12 fragów. Ej, jeszcze jedna runda będzie. Jestem ciekaw, jak ta kolejna runda będzie wyglądać. W ogóle, czemu oni mnie tak trafiają? Jest tutaj ziomek, jest. Proszę bardzo, bum, bum. Dawaj, 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 ziomeczku. Dawaj, dawaj, dobra, wyjdźmy sobie tu na górę. Dobra, mamy go trafionego. I dobra, jesteś mój, dzień dobry. Weźmy sobie jeszcze tego. Jeszcze 79 sekund. Ile to trwa? Ile to trwa? Mamy 13 kili, co ciekawe. Ej, ale oni wszyscy trafiają. Co ciekawe, jak widzicie, nie mamy pełnego paska po odrodzeniu. Jeszcze 48 sekund, okej. Ej, ile ja dostaję od tych botów, to jest naprawdę niesamowite. 16 fragów. Jeszcze jest tutaj ziomek, dawaj, 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 dawaj. Ej, on trafia lepiej ode mnie, co jest grane. Dobra, widzowie, także wygląda na to, że tą rundę po prostu zagramy sobie tylko i wyłącznie raz, ponieważ jest ona długa, a zobaczyliśmy tutaj wszystko, więc nie będziemy drugi raz grali tego samego. Więc walnijmy jeszcze tego kościotrupa. No i zobaczymy, jak to będzie. Ile osób w ogóle odpada. Powinno odpaść 8 osób. Nie, 16 osób powinno odpaść. Weźmy jeszcze tego ziomeczka. Dawaj, dawaj, dobra. Ej, 19 fragów, wow. Bierzemy tego ziomka. Weźmy tu na blisko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ej, ała, ała, ała. Tu coś wzięliśmy innego. Ej, co oni tak... Dobra, no i przechodzimy do rundy numer 2. Ale nie będziemy jej... Nie będziemy jej grać, nie. I jesteśmy, widzowie, na nowej mapie. Słuchajcie, tu zagramy 3 rundy i oglądajcie, ponieważ tutaj będzie się działo bardzo dużo. Mamy nowe beczki, które wybuchają i jest to runda, można powiedzieć, ekspresowa. Już 4 osoby odpadły i zobaczcie, zamiast bomb są teraz szarki. I co ciekawe, pod koniec tego... zobaczcie, wyłaniają się beczki, na które prawdopodobnie możemy stanąć, ale też wyłaniają się rekiny tutaj. Nie wiem, czy to widzieliście teraz, ale wyłonił się rekin, a wyłania się coś jeszcze, więc widzowie, oglądajcie do końca. Jestem ciekaw, czy na tą beczkę można stanąć. Tak, można, ale testujemy to dalej za chwilę. Okej, jesteśmy w drugiej rundzie i słuchajcie, ogólnie wygląda to tak, że mamy te beczki, które wybuchają, mamy beczki, które się wyłaniają, tak jak ta beczka, i mamy bomby w postaci szarków, ale jest coś jeszcze, z tego co widziałem, to wychodzi jeszcze coś wielkiego z wody. Widzę, ta mapka jest jedną z najlepszych, tylko te boty tak szybko odpadają, że to jest hit. Okej, mamy trzecią rundę, widzę, dobrze by tutaj... A no, bo teraz wytrzymamy, bo teraz musi wszyscy, każdy musi odpaść. Ogólnie beczki wybuchają, tak jak powiedziałem, co dopiero. Mamy pełno rekinów, rekiny tam i wyłaniają się z wody jakieś rekiny. Wiem, że jakiś wielki rekin się później wyłania. Coś taki gdzieś na 4 takie kratki, więc dobrze by było przetrwać to do końca. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Tam się jeden wyłonił, tu się jeden wyłania i być może to o to chodzi, bo widziałem takie zdjęcie na Discordzie po prostu, że jest coś takiego, ale być może chodzi o te małe rekiny, które się wyłania. No, mam nadzieję, że chłopaki tam nie odpadną. Jeden już odpadł. Byku, trzymaj się tam, trzymaj się tam, trzymaj się tam. Nie gin, nie gin, nie gin. Jest dobrze, nic po prostu... nic po prostu nie rób. Dobra, słuchajcie, no, wygląda na to, że to są chyba te rekiny. Nie, odpadnie. Także chyba to są te rekiny, które się po prostu wyławiają. Także widzę, to by było na tyle. To jest nowa mapa. Piszcie w komentarzach, jak wam się to wszystko podoba. Zostawiajcie łapki w górę i pamiętajcie, zaznaczajcie dzwonek z subskrypcją na kanale, bo jutro pojawi się kolejny odcinek z aktualizacji, w sensie z przecieków i z bety. Trzymajcie się, cześć!